Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Najlepiej jest spotkać tą osobę na swoim poziomie, czyli na przykład ktoś mówi o coś tam, murzyn, o. Tego słowa się nie używa. Mhm. Ale dlaczego? No bo to jest słowo archaiczne. To jest słowo, które po prostu już kiedyś się go używało, teraz się go już nie używa. To jest stare słowo. I są takie słowa w języku polskim, na przykład słowo kutas. Słowo kutas to kiedyś znaczył frędzel. Wiesz, jak masz bluzę i masz takie frędze, które... No. Ale teraz znamy to jako totalnie inne słowo. Słowa mogą być neutralne, a potem to, w jaki sposób ich używamy, może im nadać totalnie innego znaczenia. I to jest okej. Okay. Jesteś obrońcą języka polskiego, jeśli uznasz okej. Okay, ja tego słowa prawie nawet nigdy nie używam. Nie będę tak mówić. Super. I to jest dosyć proste dla kulturalnej, normalnej osoby, tak. Jak im wytłumaczysz, że... Bo ja też staram się nie używać słowa, to jest obraźliwe. Mhm. Bo wtedy ta osoba myśli, że mi robi jakąś przysługę, nie używając tego słowa. Okay. A tak nie jest. Prawda jest taka, że ja będę traktować ludzi tak, jak traktują mnie. Więc jeśli oni myślą, że mi robią przysługę i już tak naprawdę wchodzą w relacje z perspektywy jakiejś wyższości, że wow, jak oni są cudowni. Nie. Rada Języka Polskiego uznała, że to słowo jest pejoratywne. I wiesz, i też... To są różne, zależnie od poziomu znajomości tej osoby, bo ja uważam, że absolutnie, tak jak mówiłam o sojusznictwie i tym, że ja rozmawiam ze swoimi znajomymi czy innymi osobami, które mają jakieś takie poglądy, które są problematyczne, żeby ta osoba, której to dotyczy, nie musiała się traumatyzować. Tak samo jest z rasizmem. Można wziąć tą osobę na bok i powiedzieć, ej, co ty w ogóle mówisz? Bo konfrontacja oczywiście jest niekomfortowa, ale są momenty, kiedy konfrontacja jest ważna. Po co mówisz takie żarty? O, bo to jest tylko żart, to jest tylko żart. Ja sobie takich żartów nie życzę. I naprawdę bardzo mocno powiedzieć stanowczo nie. Bo to też jest ważne, żeby te osoby nie czuły, że to one są tą większością, która cały czas będzie tylko mówić, co tylko im się podoba. Przecież to nie jest pierwsze słowo, którego przestaliśmy używać. To nie jest jedyne słowo, które wiemy, że jest problematyczne. Są słowa problematyczne na kobiety, na osoby LGBTQ+, i po prostu ich nie używamy. Więc jeśli ich ciągle używasz, wiedząc, że to jest słowo obraźliwe, no to po prostu nie szanujesz tych osób, których to dotyczy. Bo dla ciebie to jest tylko słowo, a dla innej osoby to jest najgorsza obelga, jaką może być nazwana. I jak teraz sobie pomyślisz, ale jak to, być nazwana murzynem? Wyobraź sobie, że już jesteś przerażona, już jesteś w upokarzającej sytuacji i jeszcze ktoś się tak na ciebie mówi. To nie jest nic przyjemnego. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.